gościa. Chcę wam przedstawić panią Edytkę, która jest przedstawicielem Polskiego Banku Największego, Polish, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Czy ktoś z was był w tym banku z mamą, z tatą? Super! No i dostaliście lizaka? Tak? A co jeszcze dostaliście? No to dobrze, no, bo tam trzeba chodzić, tak. Tam się dużo rzeczy fajnych można dowiedzieć. A moi drodzy, i pani Edytka dzisiaj wam poczyta bajeczkę. Dlatego, że nasza szkoła w ramach współpracy z Fundacją Dobra Polska Szkoła prowadzi akcję Cała Polonia Czyta Dzieciom. I w miesiącu październiku tą akcję rozpoczynamy dzięki współpracy z Polish, z Polsko-Słowiańskim bankiem i pani Edytka jest jego przedstawicielem. Także moi kochani, usiądźcie sobie grzecznie, panią Edytkę zaproście na fotel, tak? I poczyta wam bajeczkę. Dobrze? Po turecku. Sebastian. Kaczka dziwaczka nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę kilo sera. Tuż obok stała apteka. Poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Zobaczcie, to jest ta kaczka, kaczka dziwaczka. Kaczka ma taką zieloną wstążeczkę zrobioną na głowie. Ubrała się i poszła. Była u praczki kupować pocztowe znaczki, tak? Zerwamy je. Teraz zobaczymy, co dalej robiła. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. Ten czubek, zobaczcie, widzicie, to jest czubek z kokardą. Czy kaczki mają czubki? Tak. Tak? Z kokardą? Nie. Dlatego była kaczką dziwaczką. I miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda po. Żeby im szyła specjalne kubraczki, takie jak dla kaczek. I teraz jedna mówi tak. Krój warszawski, bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć. Potem kaczki na Królewskiej odszukały zakład szewski. I już pierwsza kaczka kwacze, pan nam zrobi kapce kacze. Czyli co? Poszły znowu kaczki gdzie? Do szewca i powiedziały, że chcą buty kacze. Buty kacze. Widziałyście kaczki w butach? Nie. A ja widziałam. Tak? Zielone, prawdziwe. Ale prawdziwe kaczki? O, tak, to prawda, to są takie trochę kacze buty do nurkowania. Ale kaczki nie chodzą w tak, prawda? Nie, nie chodzą. I teraz mówią tak, pan nam zrobi kapce kacze, takie małe, zgrabne kapce, by na małej kaczej łapce należycie się trzymały i na sprzączki zapinały. Czyli wiecie, jak one chciały te buty? Żeby jeszcze się zapinały tutaj na sprzączki. Niezwykłe takie buty, tylko jeszcze takie ładniejsze, wyszukane. Odrzekł szewc, bo nie był leń, zrobię kapce w jeden dzień. I obiecał, że im zrobi. Teraz co wymyśliły dalej? Już nazajutrz poszły kaczki do krawcowej po kubraczki i po kapce na królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szef zażądał 5000, a krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostało. Czyli co, poszły kaczki i myślały, że dostaną za darmo wszystko. A tu niestety musiały zapłacić. Była maleńka dziewczynka. Nie większa niż mały palec. Kobieta nazywała ją Calineczką. Kupina
włoskiego orzecha służyła salineczce za łóżko, płatki fiołka za materac, a płatek już sam raz na żonę, dla mego kochanego jedynaka. Porwała łupinę ze śpiącą calineczką i niepostrzeżenie wyskoczyła z powrotem do ogrodu. Gdy znalazła się znowu w stawie, jej brzydki i tłusty syn cieszył się z wyboru narzeczonej. Żaba przyniosła calineczkę na liśnę nenufary. Teraz na pewno na mnie ucieknie, powiedziała do syna, po czym obie żaby odpłynęły. Calineczka została całkiem sama, ach jaka była nieszczęśliwa.